Cześć, już za chwilę premierę będzie miał Samsung Galaxy S22 i z tej okazji chcieliśmy porozmawiać o tym, jakie będą nowe smartfony. I tak, żeby nie było, żebyście mi później nie pisali, będziemy bazować na przeciekach. To nie są oficjalne, potwierdzone informacje, ale wybraliśmy takie przecieki, które są naprawdę wiarygodne. Poza tym do tej premiery pozostało tylko kilka dni, więc tak naprawdę ani Samsungowi, ani innemu producentowi smartfonów obecnie raczej nie udaje się zachować zbyt wielu informacji, więc wydaje nam się, jesteśmy praktycznie przekonani, że te informacje, które mamy, są naprawdę wiarygodne. Tak jak w poprzednich latach, będziemy mieć trzy modele, czyli Samsung Galaxy S22, S22 Plus oraz S22 Ultra. No i właśnie ten ostatni, najwyższy model prezentuje się najciekawiej. To, co tutaj się zmienia przede wszystkim, to jest design, bo ten smartfon będzie bardziej kanciasty i co ważne, będzie można w nim schować także rysik. Czyli Samsung z jednej strony zrezygnował z serii Note, rok temu próbował robić jakieś tam fikołki różne, że wydajemy smartfon, ale można do niego dokupić rysik, ale nie ma gdzie tego rysika schować, chyba że kupisz dodatkowe etui, które jest brzydkie i tak dalej. A teraz wraca poniekąd do korzeni i tym Samsungiem z serii Note będzie Samsung Galaxy S22 Ultra i moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja. Poza tym smartfon oczywiście będzie miał topowe podzespoły, bo to będzie Exynos 2200 albo Snapdragon 8 generacji pierwszej, czyli absolutnie topowe smartfony, podzespoły, a poza tym będziemy mieć tutaj taki sam ekran jak w Galaxy S21 Ultra, czyli Dynamic AMOLED 6,8 cala 120 Hz. Samsung oczywiście będzie tam mówił, że z jakiegoś powodu jest ten ekran lepszy, ale wiadomo, że te różnice są naprawdę małe. Mamy mieć też taki sam akumulator 5000 mAh. No i generalnie smartfon ma być modelem z absolutnie najwyższej półki i nie ma mieć, co ważne, wysepki. Wszyscy mówią, że te aparaty nie dość, że będą fenomenalne, no to jeszcze bardzo fajnie, że nie będzie żadnej wysepki jak w innych smartfonach. Więc tutaj ponownie taki troszeczkę powrót do korzeni i do tych czasów, jak te smartfony wyglądały normalnie. Trochę inaczej niż teraz. Jeżeli chodzi o Samsungi Galaxy S22 oraz S22 Plus, to także jak w poprzednich latach, to będą praktycznie takie same modele, które jednak będą różnić się rozmiarem. A co za tym idzie, będą różnić się także rozmiarem wyświetlacza oraz akumulatora. Na przykład Samsung Galaxy S22 Plus ma mieć ekran 6,55 cala, zaś Samsung Galaxy S22, ten podstawowy, ma mieć ekran 6,06 cala. Ramki także mają stać się jeszcze bardziej wąskie, więc te smartfony po prostu będą mniejsze od poprzedników. Wydaje mi się, że Samsung tutaj spojrzał trochę na Apple'a i uznał, że kurczę, jak ludzie lubią takie mniejsze smartfony, to może i my spróbujemy, bo po co wszystkie smartfony mają być bardzo duże? Ta polityka jest już stosowana od jakiegoś czasu, bo nawet Samsung Galaxy S21, ten podstawowy, nie jest przesadnie duży i korzysta się z niego bardzo miło. Niestety, mniejsze ekrany i rozmiary to także mniejsze akumulatory, więc w podstawowym Galaxy S22 będzie mieć prawdopodobnie 3700 mAh, a w wersji z plusem 4500 mAh. To trochę mnie martwi, ponieważ Samsung Galaxy S21, który ma 4000 mAh, on tak na styk starcza na dzień, więc jeżeli będziemy mieć jeszcze mniejsze ogniwa, no to może być z tym słabo. Oczywiście niby ekran mniejszy, niby procesory bardziej energooszczędne i tak dalej, ale wydaje mi się, że to może być jednak za mało i ten smartfon po prostu będzie trzymał zbyt krótko. Ciekawe jest też, że Samsung powraca do szkła i w tych nowych smartfonach z tyłu nie będzie już jakiegoś glastiku czy innego materiału sztucznego, czyli po prostu plastiku, ale bardziej premium, tylko będzie szkło. Czy to jest dobra zmiana? Wizerunkowo na pewno, bo ludzie się śmiali z Samsunga, że jest stosowany plastik w drogich smartfonach, a ja uważam, że nie, bo dla mnie ten plastik bardzo się podobał, bo plastik w przeciwieństwie do szkła nie może się zbić, więc jak mi ten mój smartfon cały czas spada, no to nie ma opcji, że on się stłucze, a z tymi nowymi może być już różnie. Pamiętajcie też, że ten rysik będzie dostępny tylko w Galaxy S22 Ultra, więc w S22 oraz w S22 Plus jego nie uświadczycie. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, też mam mieć ten najlepszy procesor, tylko pewnie będzie mniej RAMu, bo załóżmy, że S22 Ultra będzie miał w najlepszej wersji 16 GB RAMu, a S22 i S22 Plus będą mieć po 8 GB RAMu. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, więc we wszystkich przypadkach będziemy mieć do czynienia z bardzo szybkimi smartfonami, ale wiadomo, że najlepszy, najwyższy model musi mieć wszystko najlepsze, więc tam też będą trochę lepsze podzespoły.
Poza tym wszystkie modele to będą topowe Samsungi, więc będziemy mieć wszystkie standardy łączności, łącznie z 5G, płatności zbliżeniowe i tak dalej. No, krótko mówiąc, niczego tam nie braknie. Ale to, czego zabraknie w nowych Samsungach, to jest ładowarka, no bo Samsung od jakiegoś czasu jest wyjątkowo ekologiczny, naprawdę dba o ekologię, więc jeżeli potrzebujecie ładowarki do swojego smartfona, to musicie iść do sklepu ją kupić i zupełnie przypadkiem wydać na nią jeszcze dodatkowe pieniądze. Nie to, że Samsung chce na tym zarabiać, no ale tego wymaga dbanie o planetę. I tak naprawdę nie rozumiem troszeczkę tego trendu, ale chyba musimy się z nim pogodzić, bo coraz mniejsza liczba producentów dodaje te ładowarki. Ale ja wiem, że Was najbardziej interesują ceny nowych smartfonów, tutaj przygotowałem sobie ściągę, więc mogę Wam powiedzieć, że Samsung Galaxy S22 ma kosztować 849 euro w wersji 8x128, w wersji 8x256 to ma być 899 euro, a jeżeli chodzi o wersję z plusem, w tych samych konfiguracjach to będzie 1049 oraz 1099 euro. A teraz przechodzimy do wersji Ultra, gdzie wersja 8x128 ma kosztować 1249 euro, 12x256 1349 euro, no i 12x512, jak się domyślacie, zapewne 1449 euro. Więc te ceny są już, no co tu dużo mówić, naprawdę wysokie, więc za topowego Samsunga Galaxy S22 Ultra zapewne zapłacimy ponad 7000 zł, naprawdę kosmiczna cena jak na smartfon, ale w sumie nie jest to jakaś nowość. I to tak naprawdę było wszystko, to była taka pigułka informacyjna, w której chcieliśmy Wam powiedzieć wszystko o nowych nadchodzących smartfonach Samsunga. Oczywiście możecie spodziewać się, że pierwsze wrażenia z tych smartfonów Samsunga trafią zarówno na Spiderswap, jak też na Spiderswap TV, więc macie na co czekać, a teraz napiszcie w komentarzu, co sądzicie o smartfonach Samsunga, co sądzicie o nadchodzących smartfonach Galaxy S22. Poza tym łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my się widzimy w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.